To, o czym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, jest historią mojej choroby, która rozpoczęła się 11 lat temu. Mówiąc dokładnie, choruję na stwardnienie rozsiane, które ma postać pierwotnie postępującą. Pierwsze objawy nie wydawały mi się na tyle niepokojące, abym mogła cokolwiek podejrzewać. Zdarzało mi się coraz częściej potykać, a nawet upadać. Pojawiło się u mnie notoryczne zmęczenie. W momencie, kiedy pojawił się u mnie bardzo silny ból w okolicy nerwu kulszowego, który systematycznie wracał pod wpływem zmęczenia, stresu, uznałam, że najwyższa pora udać się do lekarza. Zgłosiłam się do lekarza pierwszego kontaktu. Podano mi zastrzyki domięśniowe przeciwbólowe i skierowanie na badania ogólne, które nic nie wykazały. Następnie udałam się do neurologa, który stwierdził, że jest to rwa kulszowa. Po tych wizytach miałam wrażenie, że jestem odbierana jako osoba wyolbrzymiająca skalę bólu, z jakim przyszło mi się zmagać. Zabrakło mi w tym czasie poczucia empatii ze strony lekarzy. Zainteresowałam się medycyną niekonwencjonalną. Po wizycie w jednym z gabinetów ból w kręgosłupie zmalał, ale pojawił się nowy objaw w postaci narastającej sztywności w obrębie kończyn dolnych. Po prawie 5 latach od pierwszych wyraźnych objawów choroby doszło do tego, że nie byłam już w stanie chodzić. W połowie 2016 roku udałam się do wojewódzkiego szpitala w Szczecinie, gdzie miałam duże szczęście trafić pod skrzydła pani doktor neurolog Anny Karbickiej, która do dnia dzisiejszego prowadzi moje leczenie. Wykonano mi tam szereg niezbędnych badań. Od samego początku podejrzewano, że może to być stwardnienie rozsiane. Po wynikach rezonansu magnetycznego głowy i rdzenia kręgowego potwierdzono te przypuszczenia. Diagnoza, jaką usłyszałam, to stwardnienie rozsiane, które ma postać pierwotnie postępującą. Postać pierwotnie postępująca charakteryzuje się tym, że jej objawy od samego początku stale i systematycznie pogłębiają się. Nieleczona prowadzi do trwałej niepełnosprawności. W momencie, kiedy usłyszałam diagnozę, poczułam się zaniepokojona. Moja wiedza na temat stwardnienia rozsianego była niewielka. Jedyną osobą, jaką spotkałam w życiu, był to 26-letni mężczyzna, który poruszał się już na wózku inwalidzkim. I w momencie, kiedy usłyszałam diagnozę, moja pierwsza myśl była taka, że ja również mogę podzielić jego los. Po diagnozie, w czasie pobytu na oddziale, zostałam objęta opieką psychologa. Silna dawka sterydów, jaką otrzymałam w szpitalu, spowodowała, że jakość mojego chodu znacznie się poprawiła. To był idealny moment na wdrożenie leczenia. Niestety w 2016 roku nie było jeszcze dostępnego leku na tę postać stwardnienia rozsianego. Przez pierwsze 2 lata chodziłam raz na pół roku na rehabilitację 2-tygodniową. Później progres choroby był już na tyle duży, że nie byłam w stanie poruszać się bez pomocy kul ortopedycznych. Pod koniec 2019 roku pojawiła się długo wyczekiwana szansa na leczenie farmakologiczne mojej postaci choroby. Kiedy przeszłam proces kwalifikacji do leku pomyślnie, na początku 2020 roku podano mi pierwszą dawkę leku o wysokiej skuteczności. Moja radość była ogromna. Wyszłam ze szpitala o własnych siłach, nie musząc już korzystać z pomocy kul ortopedycznych. To było dla mnie bardzo ważne. Wlew otrzymuję raz na pół roku dożylnie. Na chwilę obecną choroba została zahamowana i moja sprawność znacznie się poprawiła. Najbardziej doskwiera mi zmęczenie, które powoduje, że muszę sobie codzienne czynności rozkładać w czasie, muszę sobie robić krótkie przerwy. Ale stałam się też osobą bardziej zorganizowaną, czyli nie tracę czasu na zbędne rzeczy. I dzięki temu, że otrzymuję ten lek, jakość mojego życia codziennego znacznie się poprawiła. Mam więcej siły na wykonywanie codziennych obowiązków domowych. Mam również świadomość tego, że sam lek nie wystarczy. Trzeba również systematycznie, regularnie ćwiczyć. Lek daje mi siłę do dalszych ćwiczeń,
a wiadomo, że ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Staram się być osobą aktywną, jeżdżę dużo na rowerze, uprawiam nordic walking, staram się systematycznie ćwiczyć w domu. Zwracam uwagę również na zdrową dietę. Staram się żyć chwilą obecną, korzystać z tego, co jest tu i teraz. Cieszyć się drobnymi rzeczami, na przykład kontaktem z przyrodą. Podczas jazdy rowerem na ścieżce rowerowej przemierzam las. Kontakt z przyrodą działa na mnie uspokajająco. Wszystkim osobom chorującym na stwardnienie rozsiane polecam, aby dążyli do jak najszybszej diagnozy. Szybka diagnoza jest połową sukcesu w leczeniu. Zachęcam wszystkich, którzy usłyszeli diagnozę, do tego, żeby się w życiu nie poddawali. Życie trwa nadal i po prostu trzeba znaleźć w sobie wojownika. Nie należy się zrażać procesem kwalifikacji do leczenia. Ważne jest, aby mądrze wybrać lekarza prowadzącego leczenie.